Mamy. Dobra, ten trzeci film, tak jak mówiłem, to już będzie tylko historia o dobrym i złym winiarzu. Jakie to prawdziwe i szczere. Za pierwszym i za drugim razem miałem takie same przypadki, czyli w pierwszym zatrzymaniu brało udział dwóch funkcjonariuszy, facet i kobietka. Nie pamiętam nazwisk, ale tutaj, jak zostałem na komendzie poinformowany, prokuratura ustali już nazwiska tych osób, które mnie aresztowały. I kobietka mnie słuchała i słuchała mnie z zaciekawieniem, ale i tak nie sprawdziła faktów, pomimo że dałem wszystkie niezbędne informacje, czyli nie zajrzeli do pierwszego filmu, żeby zobaczyć, że jestem niegroźny. A ten drugi policjant był strasznie głupi. To takie dno społeczne, które do tego miało jakieś problemy z dzieciństwa. I taki głupi człowiek poszedł do policji, żeby się dowartościować, żeby się poczuć lepiej. I bardzo łatwo go skrzywdziłem i uraziłem emocjonalnie słowami, wykazując jego braki nie wiem, w doświadczeniu, czy w tym, jaki jest słaby ogółem i jak bardzo stara się być mocny. I ten pan naruszył moją nietykalność cielesną, pomimo że siedziałem bezbronny i rączki miałem tak, o, tak z tyłu. To ten pan po moich wypowiedziach, które dotykały jego ego, najpierw przyszedł i mnie tak bardzo mocno przyciskał, pokazując mi swoją siłę, jaki on silny jest, żeby pokazać mi ten. A później, jak już zapadła decyzja, że mnie zamykają, to był mega wyjątkowo brutalny w stosunku do mnie. Słuchajcie, tak mnie napadł, rozumiecie, skubaniec, że nawet jak już byłem przypięty pasami, ręce przypięte, nogi przypięte, tutaj klatka przypięta, cały przypięty, to on mnie jeszcze tutaj przyduszał cały czas, o, cały czas na gardło. Jeszcze, o, żeby pokazać mi, jaki on jest jeszcze silny, o, bezbronnego człowieka. To za pierwszym razem. A za drugim razem miałem sytuację taką, że tutaj śmieszna też sytuacja. Tutaj akurat pamiętam nazwiska, bo przyjechał funkcjonariusz głośny i konieczny. I głośny był tym złym giną, a konieczny tym dobrym, ale wygrał jak zwykle zły gina, bo liczy się akcja. A tamten mądry pozostał biedny i tylko się przypatrywał i wsłuchiwał w to, co mówiłem. I nie wiadomo, czy to sprawdzał, czy nie. Ale głośny skłamał. I to jest piękne. Rozumiecie, że mnie za drugim razem wsadzili do tego psychiatryka z jednego tylko powodu. Bo głośny powiedział, że ja położyłem się pod samochodem, czy rzuciłem się pod samochód. I z tego tytułu mnie zamknęli, kiedy ja jedynie po tym, jak oni mnie zabrali. Opowiadałem wam w ogóle tą historię? Dzwonię ten. Miałem przy sobie gramik, rozumiecie, Marysi. Pojechaliśmy do klubu A to opowiadałem o tej pomarańczy bodajże. I wezwałem na. A bawiłem się dobrze, paliłem sobie w klubie i później ochrona klubu zainterweniowała, zabrała mi moje lekarstwo, czyli marihuanę. Więc wezwałem policję jako wolny obywatel tego kraju. Policja oczywiście zgłupiała i nie przyjęła mojego zawiadomienia. Wezwali karetkę i przewieźli mnie do szpitala, w którym stwierdzili, że nie ma podstaw, żeby mnie zatrzymać. Więc zabrali i chcieli mnie zostawić pod tym szpitalem, gdzie ja byłem bez gotówki, bez możliwości powrotu do domu jakiegokolwiek. Jeszcze pod jakimś nieznajomym szpitalem w ogóle w Katowicach. I powiedziałem, że się nie zgadzam, że tym bardziej, że ja ich wzywałem, to ja ich wezwałem,
po to, żeby pomogli odzyskać moje lekarstwo od ochroniarzy klubu, którzy bezprawnie mi to lekarstwo zabrali. Taka była historia. I pojechaliśmy na komendę. Na komendzie też się nic. Na komendzie też się nic nie dowiedziałem. Też nie wiedzieli, co zrobić, jak zainterweniować. I wezwali jeszcze raz pogotowie, gdzie przyjechał lekarz. I słuchajcie, teraz najlepsze, bo lekarz, ten cały, ten główny, powiedział, nazwał się Bogiem. Też widocznie jakąś schizofrenię ma albo coś, bo takie rzeczy wygadywał i jakoś lekarza nie zamknęli, tylko mnie, gdzie jestem dobrym Bogiem, a on był złym Bogiem, bo nawet mnie papieroskiem nie chciał poczęstować. Ani mi nie nawet kubka wody nie chciał podać. Taki dobry Bóg się z niego się zrobił. I przez tego Boga zostałem. Znaczy, no tak, bo ten Bóg wydał opinię, że ja potrzebuję tego pobytu. I przez tego lekarza też między innymi ten pobyt miałem, ten zapewniony, ten drugi. Te drugie wakacje, czyli 3 tygodnie w psychiatryku, gdzie faszerowali mnie tabletkami. A ja, żeby szybciej wyjść z tego psychiatryka, poddałem się tej terapii zgodnie z tym, co robili, czyli przyjmowałem te tabletki i już wiem, jak działają te tabletki. Te tabletki strasznie ogłupiają, strasznie hamują zdolności umysłowe i pozwalają nie myśleć. Bardzo ciężko zebrać myśli, skupić się, złożyć zdanie, wypowiedzieć. Ja oczywiście teraz po wyjściu z tego szpitala od razu odstawiłem te tabletki, bo one są dla mnie mega niezdrowe, a muszę sobie załatwić swoje własne lekarstwo. Po odstawieniu ja doczytałem się w gazecie w Wiedza i Życie, czy tam Świat Wiedzy, czy jakiejś innej, o właśnie lekach na depresję, które są stosowane. I żeby było śmieszniej, to w tym psychiatryku w ogóle nie miałem kontaktu z psychologiem w ogóle, gdzie ja przywykłem do tego, żeby się leczyć rozmową. Przede wszystkim, bo ja tylko rozmawiam, ja nic więcej nie robię. Ja nikogo nie krzywdzę. Ja jestem zwykłym człowiekiem, który tylko rozmawia. Przekazuje informacje ustnie. Rozmowa, dialog. Czy tak wiele proszę, żeby w zamian też szedł dialog, żebyście wy zaczęli rozmawiać ze mną? A wy mnie kopiecie, śmiejecie się i odsuwacie od społeczeństwa, że zwariowałem, że jestem nienormalny. Ludzie, ja mogę wyjechać za granicę i robić co chcę, kiedy chcę, gdzie chcę i jak chcę i wy tylko na tym stracicie, bo te zmiany dojdą do was później niż do innych, a dzięki temu, że to ja jako dumny Polak odkryłem to, no to te zmiany zajdą w pierwszej kolejności w Polsce. No i w pierwszej kolejności w Polsce będzie załatana dziura budżetowa za moje pieniążki. I spłacę długi wszystkich obywateli tego kraju. Dlatego mam prawo nazywać się królem. Sorry, ale taki mamy klimat. Jak to ktoś powiedział, mądry. Co by tu jeszcze dorzucić, tak żeby ten filmik był dłuższy, bo z punktu widzenia marketingowego im dłuższy filmik, tym więcej można zarobić, bo większa liczba, większa oglądalność. I w sumie, tak jak powiedziałem, wykorzystam każdą kłodę, która zostanie rzucona mi we mnie, czy mi pod nogi. Ja ją złapię i postawię jako palisadę na swojej drodze, no. A mną kieruje cały czas to samo, co w pierwszym filmie, czyli
Miłość do córki, jakby to jest w tym wszystkim najważniejsze. I żeby tak jeszcze kogoś tutaj zdisować, to moja ex utrudnia mi kontakty z moim dzieckiem własnym, z którym się opiekowałem przez 4 lata, rozumiecie? Jako ojciec. I teraz weź pod uwagę moją motywację. Myślisz, że ja się złamię albo odpuszczę, albo że mnie jakiś hejt ruszy, albo cokolwiek. Człowieku, ja to robię z miłości do dziecka. Mnie kurwa nic nie zatrzyma do końca życia, rozumiesz to? Bo ja jestem ojcem. I ojcem do końca życia pozostanę i będę o swoje dziecko do końca życia walczył. Dla jego dobra. A znalazłem lepszy sposób niż walka w sądzie o ustalanie praw do widzenia, bo znalazłem sposób, jak zrobić tak, żeby wszystkim było lepiej. I co? Ja jestem ten pojebany. To kim ty jesteś? Jakby. Widzisz? Magia ekranu. Teraz możesz jakby ocenić moje działania. A ja od pierwszego filmu mówiłem, że już wygrałem, bo tam już się to skończyło. Jakby każde kolejne scenariusze. Ja chciałem zacząć normalnie zarabiać od pięcioosobowej grupy, którą miałem kierować. Pięć osób, pięć konsultantów, bo ja chciałem założyć call center i dalej chcę założyć call center. Znaczy nie, w tym momencie to już jest. Mogę, nie muszę. Temat do przemyślenia właściwie, bo ja jestem już w pełni politykiem i będę podejmował kolejne działania, aby doprowadzić mój plan do końca i dokończyć moją grę. A że to jest moja gra i z waszych komentarzy wynika, że została stworzona przez jakiegoś chorego pojeba i w ogóle, to zagwarantuję wam niesamowitą rozrywkę i chore i pojebane gry, w których będziecie mogli realizować swoje zajebiście skrywane fantazje i marzenia i zboczenia i każdy z was będzie mógł być tak naprawdę sobą, a nie jakimś pionkiem w czyichś rękach. O, właściwie od momentu, kiedy puściłem pierwszy film, staliście się moimi marionetkami, bo mnie oglądacie i to od was zależy tak naprawdę, czy dołączycie do mnie i to ja będę wami sterował, osoba mądra i inteligentna, czy będą wami sterowali inni mądrzy, inteligentni, jakby. Macie wolność wyboru, każdy z was ma. Zawsze mieliście. Tylko nigdy żaden z was jakby nie znalazł sposobu, albo nie miał chęci, nie miał motywacji, a ja miałem wszystko. Marzenia, motywację, chęć. Wszystkie szanse wykorzystałem, jakby całe doświadczenie życia. Tam jest mój pomnik. Od tego momentu moje życie w końcu zmieni się na lepsze i to tak o 360 stopni. Z depresji w manię. I to jaką manię? Mania do końca życia wygrywania. No, w mojej własnej grze. To jest, wiesz, challenge. Chodź i pokonaj mnie w moim świecie. Chodź na tu, na YouTubie. Pokaż mi, co potrafisz. Bo tu, na ziemi, nie dotykaj mnie. Po prostu mnie nie ruszaj. Bo 2 razy już mnie. 2 razy już mnie napadliście skurczybyki. Złamaliście konstytucję. I jak to się powtórzy po raz trzeci, jak zostanę sponiewierany w jakikolwiek sposób, to tak jak powiedziałem, wystąpię do Unii Europejskiej o pomoc. A wolałbym, jako że projekt jest duży i plan ambitny, wolałbym najpierw w pierwszej kolejności
zabezpieczyć siebie tutaj na miejscu, lokalnie. Przede wszystkim, to jest najważniejsze. Dlatego rozgrywam grę po swojemu i swoim tempem, a wy i tak wiecie tylko tyle, ile wam podaję na tacy. Jako że załatwiłem sobie już te finansowanie, czyli mamy odszkodowanie, mam zarobiony swój pierwszy milion, to w tym momencie już nie muszę z tym call center kombinować, tylko mogę w pełni skupić się na polityce. I wyszło inaczej niż planowałem, bo w żaden sposób nie planowałem pobytu w psychiatryku, tylko planowałem kręcić filmy na YouTubie i w międzyczasie kręcić biznes i jako biznesmen lody na ziemi. A w międzyczasie jako filantrop założyć fundację, którą będę tak naprawdę opłacał z własnych pieniążków w głównej mierze. Albo z waszych dobrowolnych datków, które możecie wpłacać i wpłynęło tych pieniążków tak naprawdę, żeby was nie skłamać, 3 złote od momentu pierwszego filmu do tej pory wesparliście mnie 3 złotymi. A ja cały czas jakby tego finansowania wymagam, bo potrzebuję zadbać o siebie, o swój wygląd też, o zęby, o zdrowie, o jelita. No i o to, żeby te moje pomysły i plany weszły szybciej w życie, czyli żeby tutaj pojawiło się dużo placów zabaw, żeby było więcej zieleni, żeby w końcu to górnictwo zlikwidować i zamienić się nowymi miejscami pracy w wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości. I przede wszystkim skupić się na cyfryzacji Polski i na dalszym podboju cyberprzestrzeni, bo ja w ten sposób, tak naprawdę jako ekspert od wirtualnej rzeczywistości, w ten sposób przejmuję kontrolę przez wirtualną rzeczywistość, przez magię ekranu, przez YouTube'a, bo to takie proste, bo każdy z was tak mógł. Bo każdy z was mógł coś zrobić więcej, nie tylko dla siebie. Ale jako, że wy jesteście takim narodem, który został przez wiele lat był zniewolony i do tych swobód nie przywykliście, a bardziej przywykliście do tego, żeby być pod butem. I do tego jeszcze macie coś takiego, jakąś taką zawiść narodową, że zamiast pomagać sobie nawzajem, to lepiej zazdrościć temu, co się udało, i go nienawidzić za to. A temu, co się nie udało, to jeszcze bardziej go skopać i poniżyć, bo zresztą w Polsce to w pierdol można dostać za nic. A to, że w więzieniu siedzą sami niewinni? Nie, sami niewinni nie, ale ile niewinnych osób siedzi, to jest też ciekawe pytanie tak naprawdę, bo to wszystko zależy od tego, kto rządzi, jakie przepisy były, jaki prokurator, jaki sędzia, jaki ten. A biorąc pod uwagę, że jesteście tylko każdy z nas, ja też, jesteśmy tylko ludźmi słabymi w większości. Znaczy nie, ja jestem akurat mocnym graczem. Jestem profesjonalnym graczem, przede wszystkim profesjonalnym graczem. Zawsze marzyłem o polityce i jak wchodzić to w wielkim stylu, to postawiłem wszystko właśnie na jedną. No nie na jedną kartę, bo wiecie co, na jedną kartę to by było jakby po wypuszczeniu tego filmu, tak naprawdę pierwszego filmu, to mogłem się nie zamykać i tylko kolejne treści zależały od tego, jakie przyjdą możliwości, jakie będę miał dalsze. Jakby ja codziennie, każdego dnia tworzę dalej, jakby idę dalej, jestem dużo dalej, a wy sobie tam w międzyczasie coś tam oglądacie lub nie oglądacie, czasem napiszecie jakiś komentarz i w ogóle. A moje życie się kręci i to w niespotykanym tempie, tak naprawdę. A i tak na koniec, tak pozytywnym w sumie akcentem zakończymy, bo oglądałem naszych. Jestem z was dumny, chłopaki. 2-1 w Czarnogórce. Udało się wytargać. I wierzę, że zdobędziecie puchar
mistrzostw świata w 2018 i wesprę Was w każdej możliwej sprawie, jak tylko będę miał do tego zdolności finansowe, żebyście mogli lepiej trenować, mieć więcej czasu i w ogóle też tutaj się skupić na naszym futbolu. I odbudujemy i nasz futbol, i zbudujemy drużynę rugby może, i jeszcze inne sporty, jakby skupimy się bardziej, właśnie będziemy mniej pracować przede wszystkim, po 6 godzin, nie po 8, czy po 10, czy po 12, po 13, jak niektórzy zapierdalają. Będziemy więcej pracować na komputerach przede wszystkim i mieć do czynienia z technologiami, wirtualna, rozszerzona rzeczywistość. O, takie. To są teraz aktualnie takie okularki. Dzięki nim można sobie oglądać. Tu się telefon do środka wsadza tylko. I takie coś jest bardzo tanie, bo to idzie sprowadzić za jakieś grosze, rozumiecie? Takie, jak sprawdzałem. Za takie dobre to byśmy musieli zapłacić za, powiedzmy, z dwie dychy za sztukę. To jakieś grosze, bo to jest smartfona ma prawie każdy. A za chwilę te smartfony też będę Wam chciał wymienić na lepsze, na nowsze, na szybsze. I realizować przede wszystkim no, rozwój technologiczny. Bo tylko nowe technologie zapewnią nam kolonizację kolejnych planet, tak? No. I realizację moich marzeń, czyli podbój kosmosu na przykład. Więc jakby będzie wesoło w tym nowym 2017 roku, tak jak mówiłem od samego początku, z tym, że po drodze pojawiło się parę komplikacji. Tyle na dzisiaj i ja idę odpocząć i się wygadać gdzieś z kimś, kto mnie wysłucha i mnie nie skopie, tylko pogada ze mną normalnie, jak równy z równym. I tyle. Bo ja tylko tyle od początku od Was chcę, rozmowy. Bo jedyne, co ja potrzebuję, to badać Wasze potrzeby i wiedzieć, co Wy chcecie i jakie macie marzenia i co lubicie. I dzięki temu będę wiedział, jak Wam mogę pomóc. Bo to takie proste i łatwe, bo za wszystko zapłacę ja. Więc nawet jak nie wierzycie w moje teorie czy w moje idee, no to w moje pieniążki nie zwątpicie. I dam. Stało się jakby magia ekranu. A teraz spójrz w lustro i zobacz, kim jesteś i kim chcesz być i z kim chcesz grać. Wow. Bo ja mam refleks szachisty, a do tego w głównej mierze poruszam się jak konik. Czyli skaczę nietypowo i mogę zastosować różne ciekawe strategie na dużo ruchów do przodu. Bo co by się nie działo, to i tak ja skończę moją grę, albo ja, albo ktoś z Was. Bo takie było założenie od samego początku, żeby plan był kompletny. Że nawet jakby cokolwiek mi się stało, to ktoś kiedyś gdzieś dojdzie do pierwszego filmu, obejrzy, zrozumie i dokończy plan. Bo to takie proste. A kwestia tego, kiedy wy przejrzycie na oczy i kiedy zaczniecie inaczej patrzeć na rzeczywistość, że może być lepiej, przestaniecie chodzić zapierniczać z opuszczonymi głowami, tylko otworzycie umysł, podniesiecie głowę wysoko i zaczniecie się rozglądać, patrzeć po okolicy, po swoich znajomych, po obcych i po prostu sobie pomagać nawzajem jako zdrowe społeczeństwo, bo ja tego pragnę. Zdrowego społeczeństwa, takiego jak w wielu cywilizowanych krajach, nie wiem, na przykład jakieś tam Szwecji, o, mają jakieś takie dobre programy i socjalne, i te ludzie są jakieś spokojne, i państwo pomaga, i wszyscy są jacyś normalni. Czy też Nowej Zelandii, o,
na przykład. Także życzę Wam wielu sukcesów w tym roku i kończymy na dzisiaj to nagrywanie. Piąteczka, like, com, do whatever you want. I got it all. Catch them all, like Pokemon. Muszę was wszystkich złapać. O. To takie proste. Taka moja gra, chora.